Halo, halo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę w tym przepięknym świecie Andrzeja Sapkowskiego. Jeżeli nie pamiętacie, co robiliśmy w poprzednim odcinku, to ja wam, widzowie, przypomnę, a wy możecie na samym początku zostawić lajka i wpaść na Twitcha. Kontynuujemy sobie naszą misję Śmiertelne Grzechy. Udaliśmy się do Shauvi, a zresztą w ogóle przeczytam ten opis może na samym starcie. O tej historii, drogi czytelniku, pisać mi ciężko. Jest ona ponura, mroczna i do tej pory budzi mój głęboki smutek. Wszystko to zaczęło się w dniu, kiedy planowałem otworzyć podwoje mojego kabaretu. Wszystko było zapięte na ostatni guzik. Czekaliśmy już tylko na Priscillę, której występ miał uświetlić tę wyjątkową okazję. Zamiast niej do Kameleona wbiegł zadyszany posłaniec ze szpitala. Priscilla została napadnięta i ciężko raniona. Walczyła o życie. I my teraz udajemy się do Vongracema, który podobno chyba ma jakieś zwłoki do przeanalizowania, do sprawdzenia, bo takich przypadków ataku to było kilkanaście i my właśnie idziemy zobaczyć kolejny i może odkryć, co to za bestia tam, no jak tam napada na ludzi, albo co to za człowiek. Pewnie. Tak, gotowy i zaintrygowany. A ja nie zakończyłem. O, dzięki. Pewnie, że tak. Ale w sumie jestem Wiedźminem. To na czym polega ta profilaktyka, którą praktykujesz w kanałach? Zamiast zszywać kolejne ofiary utopców, nie lepiej zdusić problem zarodku? Próbowałem ściągnąć do kanałów straż, ale... O kurde, głośno. Od dłuższego czasu. Wyciągnij broń. Ach, ty bezczelniaku. Co się dzieje? A, ty strzelasz z kuszy. No dobra, idziemy im najpierw najebać. Czyli chodzi, że... Czyli ja mam załatwić tobie robota, a ty co będziesz właściwie robił? Bo się trochę zgubiłem. Czyśmy nie mieli oglądać jakiegoś ciała? I czemu ja w poprzednim odcinku powiedziałem coś takiego, że... Udam się do niego przy okazji następnego odcinka, ale coś między odcinkami miałem zrobić. Jestem przekonany, że dlatego nie udałem się z nim bezpośrednio do kanałów, bo chciałem coś zrobić poza odcinkami i tak szczerze kompletnie o tym zapomniałem. Nie wiem co chciałem zrobić, bo to było dwa dni temu, kiedy nagrywałem ostatni odcinek. Ale wiem, że coś miałem zrobić, tylko nie pamiętam co. I nie wiem dlaczego nie poszedłem z nim od razu, tylko dopiero po jakimś czasie. Baba wodna, o kurwa. Jakaś dziwna jest. Szara. Co ona ma na plecach? Kościotrupa? O kurwa, głowę i tego. O, oszołomienie. Siadło od razu. Fajne, fajne. Dobrze ulepszyliśmy ten mieczyk. Nie wiem co ja chciałem zrobić, bo ulepszać miecze? Nie miałem zielonego pojęcia. Może wykonać jakieś... A, możliwe, że ja chciałem na streamach wykonać jakieś misje poboczne. Natomiast ostatnio kupiłem Tarkowa, no i mega się wciągłem. I w Jump Kinga też zaczęliśmy grać na streamy, więc... Akurat Wiedźmina trochę odpuściłem. Możliwe, że miałem porobić różne te poszukiwania nowych zbroi jakichś. Dlatego nie... Jakie są rokowania? Tylko mów wprost. Dlatego się tam nie udałem od razu. Rany się zagoją, ale nie wiem co będzie z głosem. Rozumiesz pewnie, że dla trubadurki to straszny cios, po którym można stracić chęć do życia. Możesz na to jakoś zaradzić? Na to może zaradzić tylko twój przyjaciel, Jaskier. No dobra. Podejść kanałami. Czy ja mam wrażenie? Czy tak jest faktycznie, że giera jest mega kurde ciemna, że ledwo tu coś widać? Aż użyję kota, bo... Niby coś tam faktycznie widzę, ale... O kurde, udało się. Ale o! Dobra, użyję cztery koty naraz w sumie. Co się będziemy pierdolić w tańcu? Nie, ten przycisk miałem popodnosić rzeczy, a nie cztery razy wypić kota. No ale dobra. Ale nie wiem, czy to u mnie nie jest wyjątkowo ciemno z tego względu, że po prostu jest mega jasno na dworze, nie? I oświetla mi tutaj ekran. Chodź, im szybciej się uwiniemy, tym lepiej. A, bo my się... Śpieszysz się gdzieś? Coś może nam przeszkodzić, na przykład koronę, albo wielebny natanie u pastora. Bez spoilerów. Dobra, szukamy trupa krasnoludzkiego cieśli. Nie spoileruję dlaczego. Dobra, nic nie mówię. Jesteśmy... Szukamy jakiegoś martwego zioma, dobra.
O kurde, tu są ziomkowie. Dobra, dobra. Poczekaj, poczekaj, bo tu chciałbym jeszcze popatrzeć różne rzeczy. To jest wyjście na zewnątrz. Dobra. Tutaj stąd przyszliśmy, czy nie? Nie. No to tutaj. Pozbierajmy najpierw jakieś, kurde, alkohole. Czyli to jest... jak to się nazywa? To miejsce, gdzie właśnie się trupy składuje. To jest... tam, gdzie jest zimno. Krematorium to chyba jest tam, gdzie się pali trupy i popiołuje, a to jest... Senatorium raczej też, nie? Raczej nie wygląda na senatorium. Nie wiem, w sumie. Kurde, no jest taka nazwa na tą chłodnię dla trupów. Martwych ludzi. Oni tam czyszczą i przygotowują do jakby... Na ostatnie tutaj spotkanie z rodziną. A jak się to nazywa, to nie wiem. Dobra. To nie to ciało. Monstrum albo Wiedźmina, opisanie tom pierwszy. No właśnie, mamy dzisiaj... To nie to ciało. Mamy dzisiaj sporo tutaj... sporo tutaj książek do przeczytania i chciałbym się tym zająć dzisiaj. O, tutaj jeszcze są rzeczy do pozbierania. Pyk, pyk, pyk. Człowiek, to nie to ciało. Szukajmy dalej. A my musimy znaleźć krasnoluda, dobrze, Wiedźmin, mówię? Wygląda, jakby dorwały go trupojady. No i dobrze, owca czarownic. Jebać. Krasnoluda albo jakiś niziołka? To nie wiem, co my dokładnie szukamy, ale... Na pewno kogoś nie... Na pewno nie ludzia jakiegoś. O! Zgrubienie na palcach. Trociny w brodzie, ubranie lepkie od żywicy. To musi być on. Świetnie. Mam nadzieję, że nie robi ci się słabo na widok krwi. Nie robi. Zaczynaj sekcję. Od czego? Od gej, od chuja. Chcę obejrzeć jego genitalia. Poka. Wątpię, żeby miały coś wspólnego ze sprawą. Przekonajmy się. Przekonajmy się. Ściągaj mu spodnie i... Cholera. Raczej kiła. Wczesna faza, nie ma przerzutów. To może mieć jakiś związek? Tylko jako motywacja dla zabójcy. No i wszystko, trzeba wszystko sprawdzić. No. Widzisz coś ciekawego na nogach? Nie ma się co wstydzić. Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć. Tuż przed tym, jak kopnął w kalendarz. Ale nie żart. Wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz, my lekarze mamy trochę inną wrażliwość. I słabe poczucie humoru. No, abyś tak na co dzień pewnie patrzył, ile jest trupów, to chłopie... Obejrzyjmy dłoń. Pewnie już kolejny też byś żartował, nie? Bo już by ci odjebało, jakbyś podchodził do tego na poważnie. Nikt by nie wysiedział takich tortur bez więzów. Mówisz z doświadczenia? Z doświadczenia ofiary. Rok życia spędziłem w lochach Tretogoru. Ale to długa historia. Więc może innym razem. Widzisz ten odcisk? Nosił pierścień, ale ktoś mu go zdjął. Kurde, no nie pamiętam tej misji, a wydaje się mega ciekawa. Pamiętam, że ją robiłem, ale nie pamiętam, jaki był finał tej akcji. Obejrzyjmy tu. Teraz wszystko może się wydarzyć. Mamy. Głęboka rana z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch. Otwórzmy jamę brzuszną. Otwórz jamę brzuszną. Uprzedzam, będzie mocno śmierdzieć zgnilizną. Walczyłem kiedyś po pas w gównie z zeuglem, więc wątpię by... Ile chwila? Co to za zapach? Formalina. Nowinka medyczna. W małych stężeniach znakomicie konserwuje tkanki zwierzęce. W dużych niszczy je. Jak kwas. To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu. I skąd się biorą poparzenia gardła i przełyku. Rzućmy okiem na tę bliznę. Formalina. Jest długa i cienka. Odcięcia, ale krawędzie poszarpane. To bez znaczenia. Zobacz, brak opuchlizny, sińców, stara sprawa, pewnie wypadek przy pracy. Kurde, interesująca jest ta misja, bo nie wiem, o co tu chodzi. Serce zostało wyrwane, a rana wypalona. Czekaj, tu jest coś jeszcze. Serce zostało wyrwane, ale po co? To jakiś potwór musi być. Kurwa, pamiętam. Albo nie?
Nie, ale bez sensu. Dobra, chyba pamiętam, ale to by było bez sensu. Jajo jakiegoś płaza. Salamandry? Nadpalone, ale w całości. Miałem na studiach zajęcia z herpetologii i nie przypominam sobie, żeby płazy składały jaja w trupach. Więc albo profesor Cochran się głęboko mylił, albo to sprawka naszego mordercy. Nic nie mówię, nic nie mówię. Za dużo by był spoiler. Ale kurde, ciekawe. Jaja, jakiegoś płaza. Przyjrzyjmy się. Jaszczury wielkiej, albo... śmierdzą spalenizną. Czegoś tam. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłubano mu oczy? Ktań jest nacięta. Widzisz, na ktań jest nacięcie. Faktycznie. Tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobiono je małym, bardzo ostrym narzędziem. Skalpelem? Tylko po co? Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie. Ale są też ślady obrzęku. Morderca... On chyba wykonał tracheotomię. Żeby ofiara nie umarła za wcześnie. Ogólnie myślałem, dobra, na początku myślałem, że to jest jakiś wampir. Potem myślałem, że to jest taki potwór, który właśnie składa jaja. Ale teraz jakieś precyzyjne... Wiem! Może. Może... Ale nie wiem, czy to nie są spoilery, dlatego nie chcę mówić, bo ja grałem w tą grę. Jak upryścili. Może ktoś najpierw zabił tych ludzi, a potem ich rzucił do potwora. Ale nie wiem, czy to nie spoiler. Ale chyba nie. Dobrze widzę, że w nie wydaje mi się, że ale... Też kminie, co się mogło stać. Popiół, bardzo drobny. Morderca wydłubał mu oczy i wsadził do środka rozżarzone węgle. Tylko na chuj? Na to wygląda. I patrząc na rany, wychodzi na to, że cieśla jeszcze żył, kiedy to się stało. Dobra, moja teoria jest chyba do kitu. Wystarczy, no. To była dogłębna analiza, nawet siura sprawdziliśmy. W takim razie mnie oświeć, bo ja wciąż nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jaki był motyw? O. To był mord rytualny, to miała być kara, a morderca był szaleńcem. Wolę nie dzielić się wnioskami, bo chuj ja wiem tak naprawdę. Wydaje mi się, że mord rytualny? Istnieje taka szansa. Czy to by była kara? Morderca był szaleńcem? Możliwe, że to jakiś rytualny mord w sumie. To rodzaj jakiegoś chorego rytuału. Widziałeś te oparzenia? Oczy, dziura po sercu, palący płyn. Wszystko kręci się wokół ognia. Możliwe. Wiecznego ognia. O kurde, proszę bardzo. Warto byłoby jeszcze zbadać ten trop. Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. A ja jestem Hubert Rake, coroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś, Joachimie. Jak zawsze, pchasz się gdzie nie trzeba i wciągasz w kłopoty innych. Kto to jest? Student z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam do ciebie parę pytań. Dobrze, mów tylko prędko. Bo wielebny Nathaniel przyszedł właśnie z wizytacją. Zaraz tu będzie. O, misklik. Chciałem dać tą drugą opcję. Prowadzicie śledztwo? Ekscytujące. Zginął we własnym warsztacie na południe od rynku. To tuż obok bramy do Zamurza, gdzie napadnięto tę biedną trubadurkę. Całe miasto o tym huczy. Wracając do cieśni. Ciało przyniósł nasz zbieracz zwłok, Eustachy. Możecie z nim porozmawiać. Eustachy. Zaraz za rogiem koło... O, witam waszą wielebność. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie nikogo nie wpuszczać pod żadnym pozorem. Wiem, ale przyjaciele zmarłego chcą odebrać ciało. Nie ma mowy, wyprowadzić ich natychmiast. Jak wasza wielebność sobie życzy. Panowie, proszę za mną. Wyjdziecie inną drogą. Tak, tak, bo my tam chyba za bardzo nie mogliśmy przebywać. Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nathaniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałbym kłopoty. Ale o tym nie pomyślałeś, Joachimie, prawda? Jak zwykle. No, ale może nie pochwalam waszej samowoli, ale też mi zależy, żeby ten morderca skończył na stryczku. Więc jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, odezwę się. Dzięki.
Ten Nathaniel, co to za jeden? A, już wiem ten chyba Nathaniel, kto to. Co to za jeden? Siuje. Jak każdy, kto nosi szaty wiecznego ognia. Większość jest szujami, zanim je założy. To by się zgadzało. Przed wstąpieniem do kościoła Nathaniel był katem. Szczególnie lubował się w torturach kobiet. To jednak nie wiem, kto to. Nie znam go. Hierarcha Hemmelfart mianował go nadzorcą kostnicy. Pośredniczy w kontaktach ze strażą, nadzoruje kremację, odprawia nabożeństwa pogrzebowe w świątyni na wyspie i tak dalej. Marzenie, nie praca. Kurde, myślałem, że Nathaniel to ktoś inny. Mogłeś powiedzieć, że znasz koronera. Może byśmy sobie oszczędzili wycieczki przez kanały. Myślałem, że to brat albo kochanek. Tyle w tym temacie. Z nami, dlatego mój telefon nie naciskam, to ja decyduję, kiedy skończymy ten temat. Nie no, spokojnie. Nie naciskam. Dziękuję, nie chodzi o to, że coś ukrywam. To po prostu stara rana i niezagojona. No, nie słuchałem, co on powiedział. Ale... Co teraz zrobisz? Nie będziemy naciskać, tropów spokojnie. Jest wiele. Warsztat, którego cieśli, zbieracz ciał, który go znalazł. Zaułek, gdzie napadnięto na Priscillę. Mam co robić. Ja też, tyle że w szpitalu, muszę tam wracać. Ale trzymam za ciebie kciuki. Dzięki. Ja mam na ciebie oko. O kurde. Czyli nie ufamy ziomowi? A może to on w sumie psychopata? Kurde, nie wiem właśnie w sumie, jaki jest finał tej akcji. Dobra. Nathaniel, nowy wpis. Okej. To później sobie poczytamy. Na samym końcu może. A teraz kontynuujemy tę misję śmiertelnych grzechów. Użyj wiedźmińskich zmysłów, by znaleźć zaułek, w którym napadnięto Priscillę. No myślę, że może to być pierwsze miejsce, do którego się udamy. I może być to tak zwany strzał w dziesiątkę. Ale zobaczymy. Może po drodze znajdziemy jakiegoś nowego kupca. Chociaż wątpię, że w tym mieście w sumie są jacyś nowi kupcy. Ale mogą być kupcy, których jeszcze nie odwiedziłem z nową modyfikacją. A tutaj jesteśmy blisko od razu tego. Miejsca śmierci cieśli za pomocą wiedźmińskich zmysłów możemy odnaleźć i poszukać właśnie tam i pogrzebać. No tak, już tu jesteśmy, to się tam wpierdzielmy. Nie mów, że to jest tutaj. Nie. Kurde, tutaj jest dom. Myślałem, że w tym domu nawiedzonym ten gościu zmarł. Ale jak ja mam tam wejść do środka? To jest w środku jakoś? No to jest gdzieś tutaj za tym murem, tylko zielonego pojęcia. O, pa. Jest coś na czerwono, ale to tu, w środku, tak? No tutaj jest nasza Sara, nie? I ta laseczka, one tu mieszkają, prawda? Z tego, co kojarzę. Tak, one gdzieś są do góry, no to nie ma co je odwiedzać raczej. Nic tu ciekawego nie ma. Nie będziemy im przeszkadzać. Ja bym się chciał udać do tego miejsca śmierci. Tutaj, jak się wchodziło, to jestem przekonany na 90%. A, chyba, że tędy. A, dobra, zapukaj. Byłem przy... Bo tutaj jest też jakby ten. Oni próby tutaj robią, nie? Czarny! Strzyga! To pana! Spokojnie. Chodzi o Fabiana Meyera. Szukam jego mordercy. A, chyba że tak. Siad, głupie kundle, spokój! No, wchodź pan. Tylko powoli, bo jeszcze pogryzą. O, pamiętam tego zioma też. Siemanu. Urocze zwierzęta. Urocze zwierzęta. Pan chyba żartujesz. Sam się bydlaków boję. No, ale lepszy pies, choć szczeka od złego człowieka. Masz kogoś konkretnego na myśli? No, raczej. Sukinsyna, który załatwił Fabiana. Jak tylko zabrali stąd ciało, poszedłem do kolegi, co hoduje psy do walki i kupiłem te dwa kundle. Sporo mnie to kosztowało srebra, ale przynajmniej śpię spokojnie. Tak, dzisiaj właśnie sąsiadowi uciekł pies i miałem go w domu. Strasznie strzekał. Strzekał na mnie i chciał mnie ugryźć. Przetrzymywałem, ale wszystko zakończyło się szczęśliwie. Happy endem. Został oddany i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Z kim mam przyjemność? Z bratem nieboszczyka. Gus mnie wołają. Prowadziliśmy razem warsztat Meyer i Meyer. Fajna nazwa. O kurwa, jakie to jest? Po prostu Meyer. Teraz, panie, to będzie likwidacja. Jak tylko znajdę kupca na tę budę, wracam do Mahakamu. Zawsze bliżej rodziny, czy tego, co z niej zostało. No... To co chcecie wiedzieć o Fabianie? Raczej chciałbym przeszukać miejsca, ale w sumie może powiedz coś ciekawego. Ktoś go nie lubił? Groził mu? Nie, to on raczej groził takiej jednej. Fabian był dobry krasnolud, fachura jakich mało. Ale i straszny kurwiarz, co odłożyliśmy pieniędzy, mówiłem kupmy nowe narzędzia dobrego drewna. Ale nie, brał mieszek i jazda na dziwki.
Potem chodził za taką jedną, wołał: to przez ciebie trefna suko ludzka, szmato, i inne takie bezeceństwa. Ale o co im się rozchodziło, to nie wiem. Może się zakochał. Wiesz, gdzie ją znajdę, tę trefną? Na cmentarzu. Umarła parę dni temu, ale spokojnie, w łóżku. Jej Alfons mówił, że na grypę. No to se nie pogadamy. Powiedz, co wiesz o morderstwie, po kolei i ze szczegółami. To było tak. Przypadek, że obaj umarły naraz? Umarły? Oba? W sensie ona i on? Myślę, znowu przegapię, palą jakąś babeczkę, szlakby to. Ale to nie na rynku był ogień, tylko u nas. Widzisz te ślady sadzy? Tam się paliły nasze rzeźby. Ludzie zlecieli się do pożaru i znaleźli Fabiana o tu obok. Jak dotarłem, już go ładowali na wózek. Rozmawiałeś z sąsiadami? Widzieli wcześniej coś podejrzanego? Coś słyszeli? Mówili, że nie. A nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowigradzie ludzie przejdą obok krwawiącego dziecka na ulicy, żeby trzewików nie pobrudzić. To co ich obchodzi, byle krasnolud? Dobra, dość gadania. Muszę się tu rozejrzeć. A proszę, tylko nie drażnijcie psów. Fafik? Dzisiaj zauważyłem, że z psami warto jest nie nawiązywać kontaktu wzrokowego, jak na ciebie szczeka. Kazanie zatroskanego 2. Pomnijcie, dobrzy ludzie, że ogień może być dla was tak błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Ty, to może on się sam zabił. Przy ogniu można się ogrzać, na ogniu strawę można przygotować, ogniem można monstra w mroku żyjące odpędzić. Równie dobrze ogień może sparzyć, spalić, spopielić. Dlatego w zgodzie z żywiołem trza żyć i wiecznego ognia przykazaniami. Albo jakiś gościu, co nie lubi wiecznego ognia i jego wyznawców. Kto je lekce sobie waży, kto je ignoruje, kto je wyśmiewa, ten wśród płomieni żywota dokona. Weźcie do serca moją radę, dobrzy ludzie, albo czynów swych konsekwencje poniesiecie. Posągi starych bóstw, same kobiety o wydatnych kształtach. Cice? Ciekawe bardzo. Nadal nie pamiętam. O, jeszcze mu pierdolę drewna. Jak już w sumie nie robi, nic nie robi w tym drewnie, to jeszcze tu bym. Tak? A nie, nie, przepraszam, szefie. Dobra, dość gadania. Muszę się. A proszę. Tak, tak, tak. Chciałbym tu ci zajebać jeszcze drewno, bo tu masz. A nie mogę. A to? Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo to raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Plamki krwi. Tu właśnie leżał Fabian, jak go znaleźli. No mega jest to interesujące, bo rzadko się trafia misja w tej grze, w której właściwie nie wiem, jaki jest finał, nie? To raczej każdą misję pamiętam, a tutaj jest wyjątkowa sytuacja. Pierwszy raz nie mam zielonego pojęcia, na co natrafimy zaraz. Nie zaglądałem tam, odkąd znaleźli Fabiana. No ale jak chcecie, to otworzę. Warsztat? A co, jak tam będzie potwór? Czysto? Jak, chłopień, to nie zaglądałeś? To ci Fabiana dwa dni temu zabili, a ty nic nie patrzyłeś? Oj, coś tu śmierdzi, ale to zaraz może. Najpierw ukradnę ci, co oczy mogę ukraść. Ludzkie zgniły do szczętu. Gdzie oczy, kurwa? A tutaj oczy? Ty, to tu mu ktoś w warsztacie wydłubał oczy, co ty gadasz? Ale jaja. To może ten brat psychopata jednak. Nie no, wygląda na w porządku gościa. Ale takie wino macie drogie, że no aż żal nie by było nie wziąć za to, że ci pomagam w znalezieniu mordercy brata. Meble powywracane. Tu ślad jak po kopnięciu. Jest mega gorąco dzisiaj. Ja ocie kręcę. 25 stopni. Kolejne ślady krwi. Tutaj też jest jej mało. Na pewno się nie wykrwawił, chyba że ktoś pozbył się większości krwi i zostały tylko plamy. Zadanie zaktualizowane? Ej, tutaj jeszcze coś jest. Nie, nie, nie. Formalina. Wątpię, żeby to Fabian jej używał. Niczego więcej się tu nie dowiem. Porozmawiajmy jeszcze z bratem. Przekażmy może informacje. Wiem już, co się stało.
Morderca dopadł Fabiana w warsztacie. Doszło do przepychanki, ale go obezwładnił. A potem torturował. Długo. Oszczędźcie szczegółów, to nie na moje nerwy. Jak już skończył, wywlókł go na podwórze. Po czym ustawił wasze rzeźby na stos i podpalił. Ale po co? Po co to wszystko? Żeby dać jakąś naukę. Jemu, tobie, całemu miastu. Przyjrzałem się waszym rzeźbom. No i? Prawda, że jak żywe? Zwłaszcza kobiety. Nie widziałem jeszcze Melitele z takim biustem. A no, to sprawka Fabiana. Mówiłem mu, bracik, z takim cycem to by jej zaraz w krzyżu dupło. Weź go trochę zmniejsz. A on, że takie się dobrze sprzedają i co ja tam wiem? No i sprzedawały się. Aż któregoś razu na kazaniu w świątyni powiedzieli, że kto kupuje bożki u nieludzi Meyerów, grzeszy po dwakroć jako heretyk i jako lubieżnik. No i skończyło się. Nie, no rasiści, witcza. Dobra, dość gadania. Dobra, dzięki wariacie. No nic, to idziemy dalej. Użyj wiedźmińskich zmysłów, by zbadać zaułek. Do zaułku też nie mamy daleko, a później mamy zbieracza zwłok Eustachego. Dobra. Na razie udajmy się do zaułku, gdzie jest martwa Priscilla. Była, znaczy martwa. Obezwładniona. I zbadajmy, co tu się wydarzyło. Koksownik? O tej porze roku? Co to jest koksownik? Ja jestem koksownik. Koksownik? O tej porze roku? A, koksownik to jest to do palenia, nie? Znam ten zapach. Żeby ogrzewać formalina. Bezdomnych na przykład. Formalina. Dobra. Męska stopa. To mógł być morderca. Nacisk napięty. Cofał się. Co się... No skurwa, jaki ubogi mieszkanin. Gadaj, tylko walcz. A wam co się odjebało, ty? A wy czemu chcecie się ze mną bić? Wy tej wariacie, powiedz mi, dlaczego wy się chcecie bić nagle ze mną? Co, wy chcecie mnie okraść? Czy to, że ja wam zajebałem właśnie jakieś rzeczy z tego, ze skrzynki, to mi chcecie nawalić, nakopać? Jesteś już ścierwem! O ty gnoju, dobrze, że mogę sobie coś zjeść przynajmniej. Teraz z lewa, zaraz z lewa! To aż tak nie jest najgorzej, ale... No szkur! Nie no, żebym ja jaskółkę na jakiś lamusów zużywał. Nie no, umarł. Dobra, poczekaj chwilę. Kurwa, groma też zużyje, nie? Nie denerwuj mnie. Teraz wam na kopy, poczekajcie chwilę z tym pierdolonym wiedźminem. A gdzie jest jakaś muzyka? Gdzie jest jakie le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 ? Ty, jakoś tak nudno bez muzyki, ty. Ja się w ogóle nie zorientowałem, że jest bitwa, bo nie było muzyki, nie? Gdzie jest le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 l
czuję niezręcznie, jak nie mam tu muzyki. Co to jest za muzyka? Jakaś taka spokojna leci, chłop, jakbym kurwa w teatrze. Jak się buduje muzyka, jakaś taka. Kurwa, czuję się, jakbym odkrywał coś ważnego. Krzysztof Kolumb pierwszy raz zaglądnął do tego. Do nowego świata, no. A ja tu, kurwa, ubodzy mieszkańcy. No to się wjebałeś. Nie no. Masz, kurwa. Dalej, kurwa. Dobra, przynajmniej sobie poćwiczymy, bo zaraz mamy do wykonania misję Wściekłe Pięści. Trzeba potrenować delikatnie. Bicie frajerów. Wszystko. Myślisz, że mnie oprawisz? Takiego spoczęcu. Dziwki potrafią się bić, o! Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Co ale tu? Co tu się wydarzyło w ogóle? Zemsty szukam. No co się gapisz? Nie słyszałeś, że zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni? To zaczailiśmy się z braciszkami, żeby go powitać. Zapryścilę. Prawie ją zamęczył, sukin syn. Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jego śladów. I ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. Ja tam niewiele wiem, ale co wiem, to powiem. No to te przed chwilą nam chcieli nakopać, teraz nam wierzą, że to nie ja? Bez sensu. Priscilla była twoją przyjaciółką? Przyjaciółką? Nie, ale widziała we mnie więcej niż tylko głupią kurwę, a to już coś. Zamierzałam skończyć z burdelami, znaleźć jakieś przyzwoite zajęcie. Ale nikt mnie nie chciał, ani na praczkę, ani na służkę, ani na kucharkę. Jakbym jakiś trąd miała. A Priscilla? Ona była inna. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz. Inne aktory się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Świszcząca zocha na scenie, wyobrażasz to sobie? No, ale
koniec marzeń. Wracam pod latarnię. Kurde, jaka jakieś smutne dzisiaj misja jest. Robotę. Przynajmniej tak sobie mówię. Przy tej muzyce tam. Taka smutna ta muzyka jest. Wiesz, że Priscilla nie była jedyną ofiarą? O, kochani, le. To się nie zaczęło wczoraj. Inni już tak ginęli. Ale jestem spocony, no. Trzymam myszkę i mam... No ale kto by się nimi przejmował? Mokre łapy, nie? Ludzkie śmieci. Tak o nas mówią strażnicy. Pamiętasz imiona tych ludzi? Oni nie mieli imion. Łysy, kudłaty, rybka. Tak ich wołali. Nie mieli rodziny ani przyjaciół. I dawno ich już spalili. No dobra, daj mi obejrzeć miejsce. Na razie. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Nie przeszkadzajcie już, jeśli można prosić. Pewnie staniemy grzecznie z boku, tylko powiedzcie, jak się tu czegoś dowiecie. Nie ma sprawy. Świszcząca Zoha. Fajne imię. Dobra. Morderca uciekł, zanim zjawiła się straż. Tu coś jest. Dob się urywa, dziwne. Nawet ja nie dałbym rady przeskoczyć tego muru. O kurde, przeskoczył mur taki wielki. Co ty gadasz? Jarwar, ty nie dałeś ostatnio rady przejść na taki... A zresztą ty to jesteś kaleką, mam wrażenie, ostatnio. Tylko nie udało mu się wejść w ogóle na tego, na dach. Zakazanie zatroskanego 3. O kurde, czyli to jakby ten ziomuś zatroskany, ten morderca to jest. I on zostawia notatki. Pomnijcie, dobrzy ludzie, że światło przez ogień rzucane każdy mrok rozproszy. Czyli to odwrotnie, fanatyk. Każde kłamstwo objawi każdego niegodziwca wskaże. Nie umkną przed jego światłem nawet doplery, co kształty zmieniają. Nie umkną wiedźmy i czarownice, które prostym ludziom w umysłach bełtać pragną. Nie umkną ladacznice, które wdziękami swemu oczy mydlą. Porzućcie tedy zgubione, a niemoralne, magiczne arkana. Ciało swe skromnie skrywajcie, myśli niecnych nie prowokujcie, a monstra i grzeszników straży wiecznego ognia wskażcie. Albo i was jego płomienie strawią. No, jak upośledzony to czytam, ale trudno. Nie wiem, jakoś tak mam, że nie potrafię mówić po polsku. Mam jakieś problemy z mową, wkurza mnie to. Chyba wiem, co tu się stało. Patrz, Priscilla szarpała się, a napastnik się cofał. Ale mam jakieś złe ustawienie szczeny czy coś. Ktoś musiał to usłyszeć, zaczęły się wrzaski, wyzwano straż. Morderca nie dokończył roboty, nie miał czasu zatrzeć śladów. Poderwał się, przeskoczył przez mur i tu trop się urywa. Ty to wszystko wyczytałeś z paru śmieci i odcisków w błocie? W moim zawodzie to codzienność, a praktyka czyni mistrza. No w sumie racja. Ja z kolei od razu widzę po kliencie, czy zapłaci, czy będzie cwaniaczył. Taka umiejętność też by mi się przydała. Na razie. Mam mordercę do złapania. Kurde, powiem tak. Znam tylko jedną postać, albo jeden typ jakby... Wydaje mi się potwora, który potrafi tak bardzo skakać. Jest to wampir. Wydaje mi się, że wampiry potrafią skakać na jakieś pojebane odległości, a może nawet nie tyle, co potrafią skakać, co potrafią kurwa latać. Albo mag jeszcze może być to jakiś mag ognia na przykład. I mógł się teleportować nagle, albo coś takiego. No jeżeli zniknął, to możliwe, że mag, albo właśnie, albo wampir. Bo wampiry potrafią przecież latać niepostrzeżenie, tak mi się wydaje. Że się zamieniają w taki pył i teleportują się. Tak mi się wydaje, że tak w Wiedźminie jest. A nie biegnę sprintem, bo to nie jest Tarkov, że klikam raz shift, tylko trzeba tutaj trzymać, zapomniałem o tym. Dobra. Ej, Wiedźminie, koroner was wzywa, jest kolejna ofiara. No co ty gadasz, Eustachy? Chcę przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte i że macie przyjść jak najszybciej. Dobra, a... Czekaj, tylko muszę sprawdzić tego. Eustachy! O nie, Eustachy! A nie, tu jest Eustachy, dobra. Eustachy? Zbierasz zwłok? Po czym poznałeś? No zbierałem. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Majera, zgadza się? Fabiana? A, ta, pamiętam. Jeden z tych bez oczu i serca, nie? Mieszka też nie miał.
Jeden z tych? Było więcej takich ofiar? A było, było. Żebracy, bezdomne dzieciaki, uliczne kurwy. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się do taczki. Wołali ją śliska lożka, bo... Pewne rzeczy lepiej zostawić domysłowi. Co się z nią stało? Jak to co? Wielebny Nataniel kazał ją spalić. Wszystkie kawałeczki. Oj, żal, było żal. Żal? Czemu? Zresztą nieważne. Pewne rzeczy naprawdę lepiej zostawić domysłowi. Eustachy, imię pasuje. No rzuciłem okiem, co mam po kieszeniach, żeby się nie zmarnowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Poszedł won, mutant! O ty kurwa, Eustachy, gnoju. Nie denerwuj mnie. Nie denerwuj mnie. Wiesz pieniądze? 200 sztuk... Nie ma takiej możliwości. Nie denerwuj mnie, bo zobaczysz krematorium od środka. Tknij mnie, a zaraz zlecą się strażnicy i potną cię na paski. Zobaczysz. Jego gnojka jak ty nie będzie im się chciało ratować. To są bystrzy chłopcy. Bystrzejsi od ciebie. Wiedzą, że ze Eustachem trzeba żyć w zgodzie. Bo każdy kiedyś umrze, a ode mnie zależy, gdzie skończy ciało. W grobie, krematorium... czy gdzie indziej. Wrócę tu jeszcze, bierz pieniądze i mów, co znalazłeś. Nie zapłacę mu 200 golda. Jeszcze się zobaczymy. Może jak będę cię na taczkę pakował. Nie płacę, 200 golda chyba was powaliło. Od razu idę porozmawiać z koronerem. Daleko nie mamy. Witam, witam. Dobra, dobra, już wchodzę. Panie strażnik, pani cieć. Simonu. O, Geralt, tak? Dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie z sekcji. A to czy ty... No właśnie. Zwłaszcza, że nie wydawałeś się zachwycony moją poprzednią wizytą. No właśnie. Postawiłeś się niewidzianej w wątpliwym towarzystwie, a do tego miałem na głowie wielebnego Nataniela. Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakichś interesach. Wiem już, kim jesteś i jaki cel ci przyświeca, więc z przyjemnością pomogę w śledztwie. Sus. Pogadajmy trochę z nim, czemu nie? Jest bardzo mało ludzi, którym się z nim układa. To okrutny i porywczy człowiek. Raz wpadł tu, złapał za skalpel, który właśnie dezynfekowałem w ogniu i przejechał mi nim po plecach do kości. Bo zapomniałem zamknąć magazyn na kłódkę. Ciężko polubić kogoś takiego, prawda? Kto zginął tym razem? Joris Aquinus, wykładowca teologii Akademii Oksenfurckiej. Znaleziono go dziś rano w mieszkaniu na katafalku ułożonym z książek. Jakieś konkretne tytuły? Zdaje się, że wszystkie woluminy traktowały o wiecznym ogniu i były krytyczne wobec jego doktryn. Tak, w Nowigradzie to grzech śmiertelny. Czyli jakiś fanatyk wiecznego ognia. Swoją drogą, czemu jesteś skłócony z von Gracem? Bo wylądował przeze mnie w więzieniu. Widzisz, Joachim przewodził w 1242 studenckim protestom. Brutalnym i nierozsądnym. Zaczęli ginąć ludzie w Wiedźminie. Tych, co nie chcieli wolności, równości i braterstwa, znajdowano czasem w rynsztoku. Z gardłem podrażniętym od ucha do ucha. Z chirurgiczną precyzją. Joachim był moim ulubionym studentem, ale musiałem coś zrobić, więc doniosłem. Jak twoim ulubionym studentem? Z uniwersytetu i zacząłem pracę w kostnicy, gdzie nikogo nie obchodzi moja przeszłość. Jak on jest starszy. A Joachim? Ironia losu. Po latach został kierownikiem zakładu, który stworzyłem. No właśnie. Ile von Gratz ma lat? 50? 60? 53 zdaje się. Czemu pytasz? Młodo wyglądasz jak na jego nauczyciela. Nic dziwnego. Od lat siedzę w ciemności, chłodzie, w oparach różnych balsamów i środków konserwujących. Słowem, pracując z trupami, żyje się dłużej. Zabawne, prawda? Nie. Na pewno nie. Witamy pana wampira. Zacznijmy sekcję. Chętnie. Obrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona... Dobrą sobie tego.
Robotę wybrał. Następnie sprawca usunął oczy, w ich miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i... A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. To musi być wiadomość od mordercy. Kolejna zresztą. Patrycja Wegelbud. Nie jestem pewien, co to oznacza, ale boję się, że Patrycja jest w niebezpieczeństwie śmiertelnym. Muszę do niej jechać, teraz. O kurde, ale możemy też porozmawiać z Eustachem. Kurde, Eustachy pewnie ma tą ostatnią notatkę, bo tam była notatkę 2 i 3 przeczytaliśmy, natomiast nie udało się przeczytać notatki numer 1. Pewnie Eustachy ją zajumał, ale kurde, zapłacić 200 golda? Nie no, nie chce mi się 200 golda za notatkę? Nie no, Eustachy to jest taki, trupy okrada? No, się kurwa wstydził. Zaznaczmy na mapie ten znacznik. Czemu tu nie ma jakiejś muzyki, mam wrażenie? Tylko jestem ja i tu się nic nie dzieje w tym Wiedźminie, zobacz. Ptaszki se kurwa ćwierkają, ale gdzie jest jakaś muzyka? Dziwne to jest. Nie wiem, czy coś się zbugowało? Nie wiem, o co chodzi, no ale... Ale jest za cicho. Ale to może specjalnie taka gierka klimat buduje, że wiecie, mroczny dość. Że zawsze jest muzyka, a teraz jest taka... Cisza? Jest takie podejrzenie czegoś? No, możliwe, że tak. Możliwe, że to twórcy tutaj... Oj, klawisze stałe. Czy chcę wyłączyć? Włączyć? Nie, nie chcę włączyć. Najlepiej to jakbym wyłączył, żeby mi tak nie wyskakiwało, jak dwa razy shifta przypadkiem nacisnę. Dobra, to po raz szósty zadupsamy do Wegelburgów. Czy tam Wegelbergów. Wegelburgów pewnie. To jest Yennefer z Wegelbergu chyba. A to są Wegelburgowie. Whatever. A ty, to pewnie, bo ona przecież swojego syna miała, magika, nie? No tak. To może być przypał. A ty tu czego? Słuchaj. Muszę porozmawiać z Patrycją Wegelbud. To mi się zdaje, że była obdartus może? Grozi jej śmierć, albo mnie wpuścisz, albo będziesz ją mieć na sumieniu. A jak pozwolę ci wejść i okaże się, że zmyślasz, wywalał mnie na zbity pysk. Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić klienta, a nie własny tyłek. Niech będzie. Zaprowadzę cię do pani Wegelbud. Tylko żadnych numerów. Rozumiemy się? No, łatwo dał się przekonać w miarę. O, żyje. O, Geralt, jaka miła niespodzianka. Nie, nichuja nie miła właśnie. Cała nie taka miła. Muszę się widzieć z twoją matką, grozi jej śmierć. Śmierć? A z jej mamą? Widziałam mamę dziś rano. Była smutna, owszem, ale w dobrym zdrowiu. Nie ma czasu, morderca tak. Śledzę seryjnego mordercę i mam podstawy, żeby myśleć, że twoja matka będzie jego kolejną ofiarą. Nawet jeśli, to nasza straż. On zabija w wyjątkowo okrutny sposób. Torturuje, wyrywa serce. Sprawdźmy, co z nią, na wszelki wypadek. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć, ale widzę, że nie żartujesz. Pozwól za mną. Kurde, i tutaj nie... Ognisko jak na Beletyn, tylko pora roku się nie zgadza. No właśnie, pamiętasz, co to się dzieje? Pamiętasz, jak mówiłam, że moja matka jest smutna. Widzisz, przeżywa kryzys wiary dość poważny. O? Byłyśmy w Nowigradzie. Patrycja zobaczyła stosy na rynku. Całą drogę powrotną milczała. Kazała wynieść święte pisma, insygnia, relikwiarze i spalić. A potem zamknęła się u siebie. Przyspieszmy kroku. Nie, chyba pamiętam, co się zaraz wydarzy. No proszę, kolejny dziwotwór. Nie no, czemu mnie tu wszyscy kurwa obrażają? Słuchaj mnie, lokaj. Odejdź. Dlaczego ja w tej grze nie mogę nikogo wyzywać? To jest najgorsze. Bym mógł do tego lokaja tak podejść i tak mu... Miał taką opcję, że mógł zajebać na przykład. Albo chociaż wyzywać słownie. Nie no, jakiś lokaj, rozumiesz? Lokaj. Wyzywać mnie będziesz. Jeszcze jakby to był Emhyr. Albo ktokolwiek, ale lokaj. Tu zamknięte, dobra. Już idziemy do mamy zobaczyć, co się dzieje. Witajcie! Kubek. Słyszysz? Cisza, spokój. Wszystko w porządku. Mimo to wejdźmy do środka, żeby się upewnić. Tak, tak. Nie odpuszczasz, co? Niech będzie. Ale zaczekaj tu, bo mama na pewno nie ma nastroju na gości. 3, 2, 1.
O kurde, co? Pościg? Jak, co ty gadasz? O kurwa. Dobra, gonię, gonię. Gdzie on jest? Jaki piepce, co? Halo? Ścigaj mordercę, ścigaj mordercę. Weź mi to, zmień tą misję, kurwa, na ścigaj. No dobra, no klikam, żeby ścigać mordercę. Nie jestem w stanie zmienić tej misji, halo. Halo, stop, stop, stop. Zadania, zaznacz mi ścigaj mordercę. A gdzie jest ten morderca jebany? Czemu mnie gonicie? No psychopaci jebani. Niedaleko, ja nie wiem, gdzie jest morderca. Ni chuja nie wiem, nie? Nie, już zgubiłem, co ty. Nie, no biegnij, kurde. Gunwart. No i po mordercy, nie? Nie złapiemy go, nawet... Jaki ja, to nie ja, durniu jebany. Nie widzę, gdzie jest morderca. Nie mam zielonego, kurwa, pojęcia, szczerze. No i dupę, jak zwykle zepsułem. Ale zajebiste drzewo, nie? Powiem wam tak, jakbym miał ogólnie wybierać, jakbym chciał, żeby kiedyś mój dom wyglądał, to właśnie tak. Chciałbym mieć takie podwórko, trawę i tyle. I takie wielkie drzewo i jelo. Czy tu jest ten? Nie, tu byliśmy, tu są psy. Kurwa, jak ja pobiegłem. Ścigaj mordercę, no. Ta. Chyba nie w tą stronę. Kurwa, no zostaw mnie. Nie no, przez tych gości to ja na pewno go nie złapię, nie? Dobrze, że to chyba na czas nie jest, kurwa. I morderca sobie stwierdzi, że odpuści. Partyjkiem Vito sobie w tym czasie zagra. A tu wrócić nie mogę już? Dobra, nie wiem, co się dzieje. Zgaduję, że muszę rozjebać tych strażników. Niestety, przykro mi, panowie, ale... Ale jest taka sytuacja, nie inna. Mamy wzmocniane igni, więc czemu by nie użyć? Pa. O kurwa, ale. Ale masz zajebistą broń. Ty, szefie. Fajnie tym ciachasz. O kurde. Mocna broń. Dobra, najpierw rozjebmy tego. O. Halo? Halo? Stój, bo dostaniesz bełtem w kiszki. Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. Zabieram cię do dziedziczki. W sumie zabójca i tak już uciekł. Prowadź, bohaterze. Dorwaliśmy go, pani Ingrid. Było ciężko, ale... Opuść te kusze, zanim sobie zrobisz krzywdę. Ten człowiek jest niewinny. Pani wybaczy, widziałem, że biegnie, to pomyślałem, że uciekał i... Gonił i by dogonił, gdybyś nie wszedł mi w drogę. Nie, dogoniłby. Zejdź mi z oczu natychmiast. Prędzej bym, kurwa, na, nie wiem... Monetę w tej trawie tam znaleźć, niż tego morderca. Bo obraziła wieczny ogień? No chociaż... Być może mordercy znudziły się dziwki? Nie, bo obraziła wieczny ogień. Wieczny ogień. Tylko to ją łączy z poprzednim. Tak. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila, ale zabójca ma w zwyczaju zostawiać przy ciałach list wskazujący kolejną ofiarę. Może pomiędzy rowem. Dobrze, ale zrób to beze mnie. Nie chcę już jej oglądać w tym stanie. Nie chcę jej tak zapamiętać. Przyjął. Niech to będzie ostatnia ofiara. Proszę cię. Połamane paznokcie i sińce. Broniła się. Pewnie dlatego zeszło mu się dłużej. I prawie wpadł. Jest wiadomość. Słodka Aneke, kuternoga Katarzyna. Robi się bezczelny. Nie dość, że podał imię, to jeszcze i miejsce. Tym razem nie ucieknie. Co jest z tymi seryjnymi mordercami, że oni tak czasem mają, że faktycznie zostawiają listy następnej ofiary? Chyba ich bardzo jara to, że mogą zostać złapani. To jest fuj dziwne, nie? W sumie. Mega to jest giga dziwne, że tak jest. Dobra, możemy tu coś przeszukać, popodnosić. No i zobaczyć ją, nie? Co tu się zadziało? Zbadaj. Wrażenie jak u poprzednich ofiar. Nie ma co badać ciała, trzeba gnać do kuternogi.
Zaraz, tu coś jest. Kazanie zatroskanego 4. Pomnijcie, dobrzy ludzie, że ogień pali wszystko na swojej drodze. Niczego nie oszczędza, przed niczym się nie zatrzyma. Wśród grzeszników takoż ogień nie rozróżnia między żebrakiem a bogaczem, między człowiekiem a nieludziem, między słabym a potężnym. Kto jego przykazania gwałci, kto kościołowi posłuszeństwa nie okazuje, kto cześć oddaje bóstwom fałszywym, tego płomienie w popiół obrócą. Żyjcie zatem wedle prawideł wiecznego ognia, duchowych jego się słuchajcie, jako owce pasterza. No dobra, do Kuternogi Katarzyny. Kuternoga Katarzyna to jest chyba tam, gdzie planowaliśmy tego. Zamach na króla, w sensie planowali... ziomki planowały zamach na króla, a my im trochę pomogliśmy. Znaczy, no znaleźliśmy jednego ze szpiegów, ale to mogło zdecydowanie im pomóc w tym zamachu. No to co, do jakiejś tutaj znaka szybkiej podróży byśmy się udali. Taki znak jest przed nami. Ciągle klikam taby, żeby odpalić minimapę, to ze względu na Tarkowa. Gram w kilka giereczek jednocześnie, więc często te przyciski się kurde mylą. Jeżeli grasz, nie wiem, 4 godziny w Tarkowa i później zamieniasz na Wiedźmaka na godzinkę, to ciągle nie te przyciski klikam. Dobra, szybka podróż. Kuternoga Katarzyna. Gdzie to jest? To jest tutaj? Śmiertelne grzechy. Nie, ze Eustachy. Gdzie Kuternoga Katarzyna? Tutaj zaznacz, tutaj jest Kuternoga. A to nie jest to miejsce, gdzie planowaliśmy zamach, to jest inny burdel. Ale tam też byliśmy, Wiedźbolem. Nawet wykonywaliśmy misję, którą... i pomogliśmy takiej lasy, bo tam wjechali do środka ludzie ze Skellige i bardzo nie chcieli z tego środka wyjść. No, sporo razy tutaj byliśmy w tym porcie. O, to jest w ogóle tego. Stocznia, która znajduje się w Gdańsku, ile się nie mylę. Pokrzman. Taką samo. Czy tam stocznia, czy jakby... No takie miejsce znajduje się w Gdańsku. Nie wiem, czy to stocznia jest, czy co, ale... Ale wiem, że jest takie miejsce w Gdańsku. O kurde, nawet na Wiedźminie mam procesor 90%. Nie, chyba procesor jest, widzowie, do wymiany. Mimo tego, że 1500 kosztował, to chyba trzeba zrobić upgrade. Wchodzimy do środka. Witam. Słodka Anneka, gdzie ona jest? Na górze, ale ma ważnego klienta, nie przeszkadzaj. O tak, tak, jasne. Wypierdalaj dalej. A tu jest jakiś mieszczanin, to co on mi będzie mówić, co ja mogę, a co nie mogę. Jeszcze do góry. Pokaż. Halo. Nikt cię nie usłyszy, kurwo, nikt. Co ty gadasz? Będzie słychać w całym mieście. Przeszkadzasz mi znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Anekę. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. Łe. Pierw powiedz, czemu to robisz? Najpierw powiedz, czemu to robisz. Da, no. Dla przyjemności. Satysfakcji. To można osiągnąć z dziwkami tradycyjnymi metodami bez zabijania, wierz mi. Kto mówi o zabijaniu? Może skończyłoby się na paru oparzeniach trzeciego stopnia. Ta różowiutka skóra pięknie będzie się przypiekać. Nie mogę słuchać tego pieprzenia. Widziałem twoje ofiary, nigdy nie odpuszczasz? Daruj sobie kłamstwa. Widziałem, jak kończą twoje ofiary. Nigdy nie odpuszczasz. Chyba, że ktoś ci przeszkodzi. Jak teraz. A o czym ty pieprzysz? O morderstwach. To ty zabiłeś Fabiana Meyera, Patrycję Wegelbud i wielu innych. To nie on. Bzdura. Coś ci się pomyliło przy błędzie. To kto zostawił list? Przy ciele Patrycji znalazłem wiadomość, która mnie tu pokierowała. Do słodkiej Anekę w Kuternodze. Jeśli nie ty ją zostawiłeś, to kto? Nie wiem, ale widzę, że jednak powinniśmy porozmawiać. Na spokojnie. Kto wiedział, że tu będziesz? Wyobraź sobie, że nie chwalę się takimi wycieczkami. Jest tylko jeden człowiek, któremu... Ale to niemożliwe. On nawet z trupem obchodzi się jak z dzieckiem. Koroner, tak? Wiedział, że jesteś zajęty, że nie wpadniesz do kostnicy. Idę po niego. Idź do magazynu numer 12 w porcie. O tej porze jeździ tam odbierać odczynniki, formaliny.
O kurde. Mam niedokończony interes ze słodką Anekę. Przecież zapłaciłem z góry. No chyba nie podoba jej się ten pomysł za bardzo. Nie mogę, nie. To ty zapłacisz. Za nią i wszystkie inne kobiety, które męczyłeś. Ta, nie da rady, wariacie. No to znaczy, no... Wiecie, ja nie mam problemu. Każdy lubi, co lubi, ale... Ale wariacie, ona tak średnio wygląda, jakby była zachwycona, kurwa. Z tego, że jej będziesz przypalał skórę. Bo jak... Jak bydłu? Bydłowi? Nie, bydłowi brzmi... Ty! Nataniel to jakiś szef jest, kurwa. Macha tym jak... Nieźle macha. O kurde, ale my trochę więcej... No, żeż kurczę blaszka, ale... My to jednak mamy damage. Dobra. Mogę cię uwolnić? No, jesteś wolna. Siemanu. Dziękuję. Dziękuję, gdyby nie wy... On spytał, czy robię wszystko. Powiedziałam, że za dodatkową opłatą i owszem. Wtedy tak się uśmiechnął, że aż mnie ciarki poszły. I uderzył mnie mocno, aż zemdlałam. Jak doszłam do siebie, już mnie związał. I grzał pogrzebacz w ogniu. Spokojnie, już cię nie skrzywdzi. Nikogo nie skrzywdzi. Chyba, że jako trupojad. Nigdy nie wiadomo, w co się przemieni, czy zostanie dobrze pogrzebany. Dobra, to przy okazji... O, pierdolę, wszystko co mogę, czemu by nie. Magazyn w porcie, bardzo ważna sprawa. Od razu sobie dzisiaj wykonamy jeszcze tę misję. Nie wiem, ile będzie ona trwała, ale mam nadzieję, że niedużo, bo chciałbym jeszcze przeczytać kilka książek. No nie ma żadnej muzyki, nie wiem, czy to słyszycie. Nie ma muzyki, zawsze coś sobie leciało w tle. Teraz? No kurde, nie leci. Jest mega awkward, mam wrażenie. Tylko mój głos i nic się nie dzieje. Nie wiem, czy to jest jakiś faktyczny błąd. Nie, no nie jest to błąd gierki, bo raz na jakiś czas taka muzyka się pojawia, nie? To nie jest tak, że to jest błąd giereczki i należałoby ją zresetować, tylko tak jest zaprogramowana ta misja. Ta, która wie. Znaleźliśmy jakąś książkę, wygląda... Ej, chcesz zakutasić? Wygląda... Ej, przystojniaczu! Wygląda interesująco. Siemo, chcesz zakutasić? Dobra, idziemy. Czyli to ten gościu, z którym gadaliśmy i który chciał nam... O kurde, wykrzyknik. No dobra, wykonajmy go, bo to co tu się dzieje? Odpierdol. Jak się odpierdol? Przecież potrzebujesz pomocy. Walter. Co tu się... Co tu się kurwa wydarzyło? Dobra, przy tym gościu znalazłem jakiś klucz, którego oni zabili. Jesteś już ścierwem! Co tu się kurwa dzieje? O co chodzi w ogóle? Okej. Okay. Nie wiem, w sensie... Nie wiem. Nie wiem, co tu się stało. Przecież on nie żyje i podniosłem z niego klucz. Przecież to nie ma sensu wszystko. Żyjemy w symulacji, to jest Matrix. Chciałem teraz z tobą porozmawiać. No jak no? List gończy? Poszukiwanie. Trójka bandytów będąca w posiadaniu magicznej kontrabandy. Zakazane do natychmiastowego zniszczenia. No jest Walter. Bandytów pojmać, bądź jeśli stawią opór, zabić na miejscu. Represje w Nowigradzie. Co to? Represje w Nowigradzie. Odszukaj pozostałych wspólników, o których mówi notatkę i poszukaj klucz. Nie no, zaraz mnie pokurwi. Jeden Walter jest w środku, jeden jest na zewnątrz. Nie, Walter. Proszę cię. Co tu się dzieje? Jest trzech Walterów. Jeden coś w środku przeszukuje, drugi leży martwy. To się chyba gra zbugowała. Ja nie mogę wejść do domu, do którego mam klucz. No i jest otwarty. Proszę mnie tutaj wejść. Tam widzę jakieś przedmioty. Walter, słuchaj mnie. Posuwa. No. Nie, to jest jakiś, kto to jest? Mieszczanin jakiś. Co ty, Walter, walisz? Psychopato. Nie widzisz, że otwarty? Schizofrenię ma chłop. Dobra. Ty, to wykonajmy te represje w Nowigradzie, bo co my w sumie za misję robiliśmy? A nie, dobra, bo już mamy 59 minut odcinka. Represje w Nowigradzie wykonamy później. Kontynuujmy sobie nasze śmiertelne grzechy, bo nie zdążymy wykonać, kurczę, tej misji. Chciałbym skończyć ją.
No i tak, żeby go odcinek nie trwał półtora godziny. Jak jest tak ponad godzinę, to jeszcze jest całkiem w porządku. Czyli to było od początku on. I czy on jest... kim on jest właściwie? A sami psychopaci tam pracują. Zgaduję, że jest wampirem, nie? Skoro on zniknął wtedy w takim stylu i tak daleko skoczył. Ale kto wie, może jest, nie wiem, jakiś koto ludziem czy coś. O ile coś takiego istnieje. Zaraz się przekonamy. Psychopaci przyciągałem psychopatów, widzę. Formalina się skończyła? Nie doceniłem cię. Wpierw prawie mnie złapałeś in flagrante delicto. Przejrzałeś blef z Nathanielem. Chociaż... widzę, że nie wszystko jeszcze odgadłeś. Bo wyciągnąłbyś srebrny miecz. Kim? Czym jesteś? Wampirem wyższym, oczywiście. Ujujuj. Miałeś jakiś motyw? Miałeś jakiś powód, dla którego zabijałeś tych ludzi? Dla którego ich torturowałeś? Myślałem, że i tego się domyślisz. Symbolika chyba była dość jasna. Węgle dla tych, co nie widzą ognia. Jajo salamandry, która z płomieni się rodzi zamiast zimnego serca. Wypalony głos, który... Tak, symbolika była jasna. Mniej jasne jest, czemu wampir miałby zabijać w imię wiecznego ognia. Powód jest oczywisty. Zgadzam się z diagnozą kościoła. Nowigrad upadł. Ludzie zapomnieli, co to przyzwoitość i moralność. Więc postanowiłem im przypomnieć. Tak, żeby zauważyli. Chyba cię popieprzyło. Pokrętna logika. Są inne metody. Są inne metody. Mogłeś stanąć na rynku na drewnianym pudle i dać kazanie. Mógł. Zabawne. Właśnie tak robiłem. Ale nikt nie słuchał. Ludzie śmiali się ze mnie. Rzucali kamieniami. Pomyśl o moich ofiarach. Lubieżny cieśla, który ostatni grosz wydałby na kurwy. Stara hrabianka, która bezcześci symbole wiary. Trubadurka, dla której nie ma żadnej świętości, żadnego sakrum. Ci ludzie nie zasługiwaliby żyć, ale ich śmierć mogła posłużyć jako nauka dla innych. Mogła ich otrzeźwić poprzez strach, sprowadzić na właściwą drogę, ku ogniu, ku oczyszczeniu. Dla ciebie, obawiam się, jest już za późno. Czuję, żeś człowiek małej wiary. Ale za to nieźle robię mieczem. Wielkiej wiary, ale nie w wieczny ogień. Nieźle może nie wystarczyć. No, wampir wyższy to jest porządny przeciwnik. A, to taki wampir wyższy. A, to go rozdupcymy. Myślałem, że to taki wampir wyższy. Tak. O, wreszcie jakaś muzyka się odpaliła, coś się dzieje. Chciałbym sobie zamienić tylko może tego kartacza, albo czarcią purchawkę na coś, co mi daje kawałki srebra. O, rani srebrnymi odłamkami przeciwników. To jest fajne. I to jeszcze zamraża przeciwników, też by było fajne. Wtedy z dużo większą łatwością byśmy sobie poradzili z tym gościem, chociaż czuję, że jakoś wyjątkowo trudno nie będzie. Weźmy go, może spróbujmy zamrozić i ciachamy. A, go się chyba nie za bardzo da zamrozić. To wampir jest. O kurde. Dobra. To jest przechadzka po parku. I o, cię kręcę. Ja że myślał, że to wampir, że to jakiś bosik jest porządny. A spróbujmy jeszcze raz na niego dorzucić. Chyba go delikatnie przymrażam jakby. Chyba delikatnie coś tam jest wolniejsze, ale... łatwo, łasno. Jeszcze tomu rzućmy. O kurwa. Co to jest? Kartacz? Chodź. Pyk, uniki i kartaczem, kurwa, kartaczem, Gerward. Pa! No. Teraz chyba nie będzie mógł się przez kilka sekund przemienić tego niewidocznego wampira. Wszystko. Dostaliśmy jakąś fajną broń, jakiś mutagen, spoko. Pokaż tą broń, możemy sobie zobaczyć ekwipunek. Ile to jest warte? No bardzo dużo. Jeszcze fajnie to możemy sprzedać. Plus to jest w ogóle lepsza generalnie broń, jeżeli ta, która mamy, o dwa obrażenia będzie zadawać więcej, plus ma jakieś tam dodatkowe obrażenia, ale z drugiej strony jednak wolę ten cały setupik w sumie. Jakoś mi przypadł do gustu. Nie chciałbym go zmieniać na razie.
Jak będzie trochę więcej niż dwa obrażenia, to wtedy sobie zmienimy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest jaka? Chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie wykonać jakieś większe mutageny w sumie, bo ostatnio nie patrzyłem na to. Nie jestem. Większy zielony mutagen. O, mogę niebieski mutagen wykonać, ale niebieski mutagen akurat jest do czapy. Potrzebowalibyśmy czerwony mutagen i chcielibyśmy wejść jeszcze na postać i na sam tak koniec odcineczka oddam jeszcze misję, wiadomo, ale chciałbym dodać tutaj jeszcze jakąś umiejętność Gerwardowi razem z wami. Odstraszenie nie mogę jeszcze dać tutaj na kolejny jakby poziom, więc wydaje mi się, że alchemia raczej do czapy jest. Powolnienie czasu podczas celowania, rzucania petardą. Każda znana receptura alchemiczna z poziomu pierwszego zwiększa tolerancję na eliksir o 1. No to jest spoko, bo mamy bardzo dużo tych receptur, ale z drugiej strony. Wiedźmin jest zatruty eliksirami. To są nudne rzeczy. Tutaj może jakieś znaki. Jeżeli już, to w znakach chciałbym dodać Quen. Wyczerpana tarcza Quen odpycha przeciwników. No to jest takie jedyne fajna rzecz, mi się wydaje, jeżeli chodzi o znaki. Podtrzymanie glifu wydłuża czas trwania znaku. Nudy chyba. Zadanie obrażeń znakiem Igni zmniejsza również permanentnie pancerz przeciwników. To jest fajne, to się nazywa stopnienie pancerza. Daleki art, zwiększa się zasięg ardu. No chyba szermierka, co? Jakiś miażdżący cios? Może tutaj niezabijalność? O, niezabijalność, kurde, za dużo jest tych punktów. W sumie później, ja to muszę przekminić, co dokładnie teraz pójdziemy, bo jeżeli już wydam jeden punkt, to będziemy inwestować wszystkie punkty, więc... Po prostu w następnym odcinku na samym początku powiem wam, w jaką drogą poszliśmy. Ewentualnie możecie oczywiście napisać, czy macie jakiś może ciekawy pomysł na Gerwarda, albo po jakimś gdzieś tutaj okaże się, że któraś z tych umiejętności jest giga totalnie OP i warto w nią zainwestować. Także możecie napisać. Porozmawiać z Jaskirem o stanie Pristini. Myślałem, że chcemy porozmawiać z tym ziomem, tym starym, co go spotkaliśmy. I mówiłem, że to jest wampir, bo na samym początku już mówiłem, bo przecież ile on ma kurwa lat. W sensie, jak on był wykładowcą, a tamten ziomuś stary to jest jego uczeń, to było chyba wręcz bardziej niż oczywiste. Śpun? O kurde, co się stało? Witaj, to tutaj? Witaj, Wiedźminie. Kawałek dalej. Gotowy? Nie! Poczekaj chwilę. Dobrze, ale pośpiesz się. A, bo tutaj Hattori stoi. Nie. Później wykonamy tę misję, bo ta misja jest kurczę na strasznie wysoki poziom, którego aktualnie nie mamy, plus jest późno. Ta 24, my mamy 18. Na razie sobie odpuścimy, jest już godzina 10 minut, idziemy oddać misję. To prawda, nie musimy się jakoś wyjątkowo bardzo spieszyć. No ale zakończmy tą misję. Żeby czasem się nie okazało, że zaraz prąd wywali albo coś. Będzie lipa. Fajnie wygląda, kurde, no nie, nawet nie fajnie wygląda, zajebiście wygląda ta giera. Fajnie to jest... beznadziejne słowo, no, żeby pokazać, jak wspaniała jest ta gra. Kurde, powiem wam szczerze, że ja myślałem, że jest problem, jeżeli chodzi o Tarkova, że bardzo dużo zużywa... Ty, to była postać, która znikła. Że jest problem z Tarkovem, że bardzo dużo zużywa mojego procesora. Natomiast jak teraz patrzę, to mam zużycie procesora 80%, 90%, a nawet i 100% na Wiedźminie, więc... Mam wrażenie, że jedyny problem, jaki tutaj jest, to jest z moim procesorem, kurde, a nie z Tarkovem, ty. Przed chwilą było 50%, teraz 90%. Coś tu mi nie gra, nie wiem. Może ja źle jakoś podkręciłem procesor, bo jak jest niepodkręcony, to zużywa mniej, a jak jest podkręcony, to zużywa więcej. To jest coś dziwnego. Będę musiał jeszcze popatrzeć na ustawienia. Chociaż faktycznie podkręcenie w Tarkovie dało mi kilka ważnych FPS-ów, a może to OBS jest jakoś źle ustawione, może tak naprawdę nagrywanie nie odbywa się na NVIDII,
karcie NVIDIC, na której powinien się odbywać, tylko odbywa się na przykład procesorze. Tak samo jak streaming, może to jest jakiś błąd OBS-a. Nic, pogadajmy o stanie Priscilli. Tutaj już kiedyś byliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem, że jeszcze tu pewnie zaglądniemy, tak mi się wydawało właśnie. I jest tu też ten ziomuś. Prawda? Tak. Załatwiłeś tego, o co prosiłem? Jest martwy. Po wiedźmińsku. Dziękuję, Geralt. W imieniu swoim i Priscilli. Zrobiłem swoje, teraz ty musisz o nią zadbać. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruję ją lepiej niż dryady z Brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania? Kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskier i Cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenia, Jaskier. Na scenie i poza nią. To koniec? To koniec naszej opowieści. Opowieści z Jaskierem? Przygody? Przygody z Jaskierem? Możemy porozmawiać z Priscillą? Przepraszam, Geralt. Moje gardło dalej. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia. Może szepczy, a Symyry robi. Tak, Geralt? No właśnie, może mu przekażemy, co? Miałem już przyjemność poznać jednego chirurga z Akademii Oksenfurckiej. Nazywa się Shani. Znasz ją? Krótkie, rude włosy, piegi. I niepoprawny idealizm. Pewnie, że ją znam. Przez rok była nawet moją asystentką. Wiesz, co się z nią teraz dzieje? Jak znam życie, jest gdzieś na froncie i łata żołdaków. Mówiłem jej, że to bez sensu. Że choćby uratowała życie setce, zaraz zginie następny 1000. Ale z poczuciem misji ciężko dyskutować. No prawda, to się nie da przekazać, nie da się do rozsądku przemówić. Jeżeli masz wyższy cel, to uparty do końca. Bo Radowidowi tak było na rękę. Nie słyszałeś tej historii? Rektor przyznał mu doktorat, honor i causa. Radowid przyjechał, założył togę, odebrał dyplom. A jak już było po wszystkim, wsadził cały senat i dziekanów do pudła. Żeby, wiesz, nie siali fermentu. Ciekawe. Z tego czasu siedzę w szpitalu Wilmeriusza. Ale może dobrze się stało. Więcej się przydam ze skalpelem w ręku, niż za katedrą. Hubert opowiedział mi o twojej przeszłości. Była jeszcze barwniejsza niż przypuszczałem. Mów wprost, Geralt, albo nie zawracaj mi głowy. To prawda, że w tamtych zamieszkach na uniwersytecie ginęli ludzie? Za twoją sprawą? No właśnie. Sprawą? Byłem młody i głupi. Myślałem, że lepsza przyszłość jest warta każdej ceny, choćby ludzkiego życia. Ale to stare grzechy, grzechy, które już odpokutowałem. No dobra, dorwałem mordercę. Dorwałem mordercę. To Hubert. Miałeś dobrego nosa, żeby mu nie ufać. Był wampirem wyższym. Myślałem, że nic mnie już w Nowigradzie nie zaskoczy. Ale widać się myliłem i to bardzo. Dzięki, Geralt. Gdyby nie ty, to by się nigdy nie skończyło. No to by było na tyle i z rozmowy w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Wpadajcie na streamy, tam sobie gramy w Wiedźmina, ale też w Tarkowa i w ogóle w różne inne gry. W Jump Kinga teraz też gramy. No i co? I wpadajcie też na mój drugi kanał. Tam są różne bardziej profesjonalne materiały, na które tam spędzam 50-60 godzin, żeby je stworzyć. No i co? Miłego dnia, miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się jutro. Cześć.